Cześć moi drodzy, z tej strony Farali, witam w kolejnym odcinku z gry Last Day on Earth Survival na moim kanale. Moi drodzy, jesteśmy świeżo co po aktualizacji 1.7.12. Co prawda tych aktualizacji 1.7 i tak dalej trochę już było, ale ta aktualizacja bardzo mocno się wyróżnia na tle poprzednich aktualizacji, ponieważ do naszej rozgrywki dodali pieska. Więc w dzisiejszym odcinku postaramy się zbudować dla naszego słodkiego psiaka budę. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Okej, moi drodzy, zacznijmy może od przeglądu, co się zmieniło w naszym inboxie. W inboxie nic się nie zmieniło, ale mamy nową zakładkę od nazwy Pets. Jak widzicie, mamy Dog Crate. Czyli jest to miejsce, w którym nasz pies będzie sobie dorastał i uczył się różnych skilli. Fajnie. Czemu tylko kosztuje 24 zł? Piesek jeden dychę, drugi 40, prawie 50 zł. Jest to piesek rangi trzeciej, czyli już 3 umiejętności potrafi chyba jakieś. Tutaj jak widzę mamy rank with wife colored puppy, czyli mamy tutaj pieska białego, limitowany. Aha, give a command i normalnie piesek na dupę siada, no fajnie, fajnie. Zapomniałem wam powiedzieć, że nowa kamerka dzisiaj jest, dlatego ta jakość jest troszeczkę inna i będę nieco bledszy w tym świetle, ale to już niedługo postaram sobie zmienić, żeby po prostu moja morda bardziej wam przyjemnie się oglądała. Okej, moi drodzy, sprawdźmy co my mamy tutaj w blueprintsie. Blueprints, yes, dodge crate, learn. 20 kłód, 7 duct tape'ów, limestone, no i scrap metal 10 sztuk. Moi drodzy, nie uwierzycie co znalazłem, poszedłem na pierwszą strefę i zobaczcie co za mną lata. Malutki dobermanek, nazwę go z pewnością Bobik, patrzcie jaki zarąbisty piesek. Podniosłem go, puppy in a box, super. Poszedłem na pierwszą strefę i od razu mi wypadł, ponieważ chciałem znaleźć scrap metal, który był wymagany, żebym zbudował budę. Super, cieszę się bardzo. Otwórzmy kolejną torbę. Nie wiem, czy nie będą mi potrzebne na przykład stejki, żeby tego naszego pieska karmić. Z pewnością za chwilę się dowiemy, co nasz pies będzie jadł. Scrap metale 4, super. Duct tape'y jeszcze tam widziałem były. 5 kłód i 6 jeszcze scrap metali. No i troszeczkę limestone'ów. Dobra, to ja sobie tutaj to zbieram powoli, moi drodzy. Zrobimy jakieś małe cięcie i widzimy się, jak uzbieram wszystkie potrzebne surowce. Jesteśmy, moi drodzy, z powrotem. Udało mi się zdobyć już wszystkie rzeczy, które są potrzebne do zbudowania tej ala szkółki dla naszego psa. Tylko w którym miejscu sobie ją postawimy? Na początku może ją skraftujmy. Craft? Z pewnością jeszcze będzie wymagany poziom. Wow, wow, naprawdę to jest aż takie duże? To może postawimy sobie to gdzieś... tutaj. Nie da się tego obrócić nawet. No to ładnie. Powiem wam, że ładnie się tutaj bawimy. Okej, postawimy to z tej strony. Chyba, że tutaj weźmiemy... nie. Zrobimy inaczej. Wykarczujemy sobie szybciutko tutaj drzewa. Bo i tak potrzebuję troszeczkę kłód. I mi się wydaje, że to będzie tutaj odpowiednie miejsce na naszą zagrodę. Dobra, pine log. Lecimy dalej. Szybciutko pójdzie. Patrz, na hita lecą. Już chyba prędzej były rąbane te drzewa. Dobra, pięknie. Pięknie. Jeszcze jedno. Super. No i zostało ostatnie. Dobra, przymierzmy sobie teraz, czy nam tutaj to ładnie wejdzie. Yeah. Super, a tu bardziej na środku? Nie, jednak tak tylko. Dobra, mamy naszą zagrodę. Aha, musimy jeszcze ją dokończyć. 30 śrubek, 15 puszek, 20 piece of cloth, pint planków, 40. Do tego small box, 5 razy OMG. No to powiem wam, moi drodzy, że to będzie troszeczkę... dla mnie zagadka, ponieważ już dawno nie produkowałem sobie żadnych
desek. Czekajcie, odłożę to, co mi jest niepotrzebne. O, pyk, pyk. Pieska też odłożymy. To również. I nie wiem. Coś mi się wydaje, że chyba nie będę miał tylu surowców. Dobra, puszki są. Co prawda nie wiem, po co mają być puszki, aby ukończyć tą naszą zagrodę. No ale jak twórcy tak chcą, niech tak będzie. Liny jakieś są. Piece of cloth, 20 sztuk. Kurczę, powiem wam, że będzie ciężko, bo też mam tylko 5 sztuk. Ale dobra, chatę też trzeba przeeksplorować i zobaczymy, co my tutaj mamy. Dobra, Farel, nie trzaskaj tymi drzwiami. Podejdź do zagrody. Puszki odłóż, 15 sztuk aż, kurczę. Oni poszaleli. Liny mamy. Crate'y, crate'y z czego się robiło? Small boxy. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Brakuje jeszcze 10 lin, 40 desek, 40 desek. Matko bosko, skąd ja mam to wziąć? A tutaj w Stewing Table nic nie ma ciekawego? Co tu się robiło w ogóle? A, to nie ten stół, przepraszam bardzo, deski. No niestety nie ma. I tutaj będziemy potrzebowali troszeczkę szmatek. Dobra, moi drodzy, widzimy się, jak uzbieram wszystkie potrzebne materiały. Słuchajcie, moi drodzy, potrzebuję jeszcze tylko 5 szmatek i będę już wszystko posiadał. Dlatego sobie zrobimy eventing z drzewami, z oak plankami, o ile dobrze pamiętam. Plecaczek, dobra. Mam jakieś tam bronie jeszcze. Tu jest oponent, którego będę musiał wyjaśnić. Mam minigana w razie czego. Ciemno jak w tyłku, wam powiem. Dobra, jest zombiaczek. Jeden. I tutaj gdzieś będzie drugi. Jakaś taka podejrzana cisza tutaj na biomie. Dobra. Cztery szmatki do końca. Nic nie wypadło. Kolejny grubasek. Dobra, trzy sztuki. iPhonik spadł. Dobra, Akara jeszcze, nie widziałem go. Dobra, super. Będzie się czym bronić w razie czego. Nie. Powiem wam, że bardzo rzadko lecą te szmatki. Super, cztery sztuki spadły. Dobra, ale tutaj jeszcze bym i tak się przeszedł, bo nie widziałem jeszcze tutaj ludzi. A oni powinni tutaj być. Dobra, są. Wow, ta z maczety chce mnie zabić. Leżą? Ty, łatwo poszło, myślałem, że będzie troszeczkę trudniej. Glocka tu miał, a ten... Ej, nie podnoś drzewa, sprawdź gościa. Glock kolejny. Dobra. Tego Glocka sobie wezmę. No i spadamy. Tu zrobimy cięcie i widzimy się w bazie. Okej, jesteśmy w bazie. W końcu będziemy chyba mogli ukończyć naszą zagrodę. Puszki są. Deski. Kurczę, 8 sztuk brakuje. Liny full. Szmatki full. Śrubki. Jeszcze 30 sztuk śrubek? Czemu? Nie, jak ja o nich zapomniałem? Czy ja tutaj nie mam żadnych śrubek w zanadrzu? Wszystkie na Tureta wydałem, naprawdę? O matko bosko, kochano. Dobra, dobra, to nic. Cisnę dalej szukać śrubki. Deski jak tu idą? Dobra, niech sobie idą. W ten czas sobie jeszcze jeden stół postawię. A tutaj nie mam nic ciekawego? Nie mam. Dobra, plecak. Pyk. Build. Hop. No i super. Ten niech się tutaj... Ten niech stół sobie tutaj stoi. No to co, moi drodzy? Brakuje mi 8 desek i 30 śrubek. No nic. Cisnę dalej.
Dobra, moi drodzy, jesteśmy. Byłem się przejść po kilku tam biomach. Spadło troszeczkę tych śrubek, akurat 30 aż 2 sztuki, 8 desek zaległych również. Kończymy! Tyryn, tyn, tyn. Finally, super. Mogę teraz do tego jakoś wejść? Dog. Gdzie mam wejście? A! Tutaj jest wejście, dobra. Papi, faktycznie. Farel. Wróć się po pieska, jak ty psa zostawiłeś w chacie, wariacie. A chcesz wsadzić, nie wiem, figę z makiem tam do tego kojca. Piesu. Teraz będziemy mieli problem z piesem. Gdzie on jest? Jest. Dobra, w kartonie się schował wariacik. Jestem ciekaw, czy będę mógł go jakoś nazwać. Dobra, uwaga. A! Open! Farel, otwórz! Jak ja jestem niepoważny. Zobacz. Tiger, black i white. Shows the name. Yoda, Leo, Louis, Cody, Harley, Cody, Bandit, Cody, Yoda, Rocky, Rusty, Shadow, Buddy, Kobe, Casey, Murphy, Riley, Cody, chłopie, Jackson, Michael. Jackson go nazwiemy? Winston, Sparky. Sparky był! Ej, ja chciałem Sparkiego, Bruno, Lucky Luke, Bandit. On będzie bandytą, nie? Bandy, Bandy, Bandit. Bandit jest fajny. Black Bag. No dobra. Nazwaliśmy go Bandit. Tutaj jesteś, tyci, tyci, robaczku. I... dobra. A no i widzicie. Jednak nasz pupilek będzie zajadał stejki, dog food, no i kurczaki. Wow, powiem wam, że spoko. Czyli no cóż, Farel będzie musiał się udać po prostu na polowanie. A! Tego to nie widziałem. Skip. Grow. Urośnie mi za... jeżeli wydam 72 monety, urośnie mi. Dobra, skipnąłem. 72 monety, trudno. Kupi się. Okej, okay, może sprawdźmy sobie wszystkie skille od samego początku, od góry. Pierwsza ranga, Kamon. Zwiększony exp nam da, ta czapeczka. Ten taki piesek to jest careful. Increase puppy's growth speed. Aha, czyli przyspieszy rośnięcie naszego psa. Canter zwiększy naszą szansę na spotkanie rzadkiej zwierzyny. No wam powiem, fajnie. Ranga druga, to samo, to samo, to samo. I Bloodhound zwiększy naszą szansę finding rare items. A, na znalezienie rzadkich itemów. O, to już jest fajne. Ranga trzecia, Companion Hunter, ok. Witty zwiększa naszą szansę na zdobycie wyższej ranki, kiedy crossbreeding, czyli będziemy mogli krzyżować nasze psy, chyba że w ten sposób będą się rozmnażały, tak mi się wydaje. Witty to znaczy taki dowcipny, coś takiego. Leader zwiększa damage wszystkich psów, czyli możemy mieć więcej niż jednego psa na pewno. Guard can attack the horde. Może atakować hordę zombie. Też fajna opcja. To była ranga trzecia. Ranga czwarta. To samo, to samo. Careful, to samo. Very rare. Bardzo rzadkie. True friend can be taken with you. Możesz go zabrać ze sobą. No to wam powiem, że bardzo fajne są rangi. Sprawdźmy, czy teraz ten piesek w ogóle będzie za nami szedł. Ej, Bobik, czekaj, kliknę na ciebie. Jak mam na ciebie kliknąć? A, jak widzicie, tutaj jest samiec i samica i będziemy mogli je krzyżować. Powiem wam, że naprawdę bardzo fajna opcja została wprowadzona do gry. W końcu będzie się chciało w coś grać. No nic, moi drodzy, ja cisnę po jakieś jedzonko dla mojego pupila i za chwileczkę się widzimy. Mój piesek bardzo jest, widzę, głodny. Udało mi się nazbierać 4 stejki. Food will last for 9 godzin 35 minut. No i super, mam nadzieję, że mój piesek nie zdechnie. Także, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę dla mnie i dla mojego nowego pieska, Bandita. Może nam się uda wbić 1000 łapeczek pod tym odcinkiem, bym był bardzo zadowolony. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!